Witam wszystkich fanów piłki ręcznej na kanale Time Out. Dzisiaj na tapetę wezmę transfery Górnika Zabrze, bo wygląda na to, że prezes Kmiecik jest bardzo zdeterminowany, żeby odzyskać w sezonie 22-23 miejsce na podium Superligi. Przeprowadził rewolucję w składzie, finalizując od marca do czerwca tego roku aż 9 transferów. Dlatego nie dziwi mnie, że trener Marcin Lijewski jako jeden z pierwszych szkoleniowców rozpoczął przygotowania do nowego sezonu już w połowie lipca, żeby mieć jak najwięcej czasu na wprowadzenie aż takiej grupy nowych graczy do zespołu. Bo trzeba pamiętać, że mieć zawodników, dobrych zawodników, to wcale jeszcze nie oznacza, że ma się zespół. Stworzenie zespołu z dobrych zawodników to jest proces, który wymaga odpowiedniej ilości czasu. Transfery Zabrza robią wrażenie i nie dziwi mnie pewność siebie trenera Marcina Lijewskiego przed pucharowym meczem z Zurichem. Daje bardzo czytelny sygnał wszystkim swoim zawodnikom i tym, których zna z poprzedniego sezonu i tym wszystkim nowym, którzy przyszli, czego będzie od nich oczekiwał w tym nadchodzącym sezonie. Według mnie celem Zabrza będzie gra o podium Superligi i gra o fazę grupową Ligi Europejskiej. Do postawienia takich celów jak najbardziej uprawnia potencjał sportowy kadry zakontraktowanej przez prezesa Kmiecika na sezon 22-23. Oprócz tego, że prezes Kmiecik wzmocnił prawie wszystkie pozycje w swoim zespole, to tym samym doprowadził do zwiększenia poziomu rywalizacji na wszystkich pozycjach, a jest to czynnik niezbędny, jeśli oczekuje się silnego progresu w formie zespołu. Poza tym prezes Kmiecik wzmocnił także istotnie sztab szkoleniowy, bo duet Marcin Lijewski i Patryk Liljestrand to siła wiedzy i doświadczenia. To także niezwykła kombinacja dwóch zupełnie różnych typów osobowości. Mnie bardzo ciekawi, jak to będzie w praktyce wyglądało, ta współpraca z natury turbulentnego Marcina Lijewskiego z laminarnym z natury Patrykiem Liljestrandem. Czy ta kombinacja okaże się tym złotym środkiem do wejścia na podium? No, czas pokaże. Ja będę bardzo mocno kibicował obu tym trenerom, żeby im się udało stworzyć jakiś taki skuteczny model meczowego zarządzania w Zabrzu. W poprzednim sezonie Zabrze miało problem na pozycji środkowego rozgrywającego. Na skutek kontuzji Kondratiuka ciężar gry spoczywał głównie na barkach bardzo młodego Pawła Krawczyka, który oprócz sportu musiał się także koncentrować na zdaniu matury, która również w życiu młodego człowieka jest bardzo ważna. W sezonie 22-23 problem na tej newralgicznej pozycji prezes Kmiecik rozwiązał za sprawą transferu 33-letniego Białorusina Aleksandra Baczko, dla którego gra pod presją
i gra o medal nie jest czymś nowym, biorąc pod uwagę jego kilkuletnie występy w takim klubie, w tym poprzednim klubie, jakim były Azoty Puławy. Baczko dał się poznać w Superlidze jako klasyczny środkowy rozgrywający. To bardzo inteligentny gracz, potrafiący czytać grę i podejmować właściwe dla zespołu decyzje. O jego szybkiej grze na nogach, balansie ciała i możliwościach rzutowych przekonali się w poprzednim sezonie gracze Mistrza Polski, którym zarówno w Kielcach, jak i w Puławach rzucił po 8 bramek. Baczko to także wielka szansa na rozwój naszego młodego, młodzieżowego reprezentanta Polski, Pawła Krawczyka, który z pewnością będzie miał z czego czerpać. Białorusin Baczko już za rok będzie mógł się starać o polski paszport. Ma bowiem polskie korzenie, identyfikuje się z Polską i chce zostać w Polsce na stałe. To zawsze miłe, kiedy obcokrajowcy doceniają naszą ojczyznę. I wcale nie jest wykluczone, że kiedy Baczko otrzyma polski paszport, to będzie mógł dostać szansę do gry w reprezentacji Polski, bo myślę, że temu zadaniu z powodzeniem by podołał. Teraz Aleksander Baczko pięknie sobie tutaj wypracował sytuację, poszedł na zewnątrz, ten trudniejszy kierunku dla siebie. Zdążył jeszcze przyłożyć piłkę z ręki do ręki i celny oddać rzut na bramkę. Baczko blisko niego, gdzieś tam w orbicie Sanchez i jest bramka numer 12 dla gospodarzy, plus 3 Azoty Puławy. Jest Baczko, sami trafia. Ale on ma umiejętność gry 1 na 1. Baczko obok wykana Lioka i to jest ważna bramka dla zespołu Azotów Puławy. Baczko nawet z tak trudnej pozycji rzuca. To są może nawet i najlepsze, no w sezonie na pewno minuty, ale od bardzo dawna Aleksandra Baczki.
Patryk Maurer to jeden z najbardziej utalentowanych prawoskrzydłowych, polskich prawoskrzydłowych młodego pokolenia. Kiedy dowiedziałem się, że od tego sezonu zmienia klub i przechodzi z Opola do Zabrza, pomyślałem sobie, że to najwyższy czas dla tego młodego gracza, żeby zmienić otoczenie i zacząć szukać nowych wyzwań. Bo w ostatnim sezonie forma Maurera była ok, ale brakowało mi w tych jego występach tego błysku, tej radości grania, jaką prezentował chociażby przed 5 laty, kiedy debiutował w Superlidze jako 19-latek. I myślę, że zmiana klubu w wieku 24 lat i gra o wyższe cele, gra pod wyższą presją, może spowodować, że Maurer odzyska tą dawną radość z gry i odważnie zacznie pukać do drzwi reprezentacji Polski. Transfer Maurera to z pewnością gwarancja zdobywania bramek z kontry, zdobywania bramek z rzutów z bardzo ostrego kąta, zdobywania bramek z rzutów karnych, to gwarancja asyst. I myślę, że to jest gwarancja również znacznego podniesienia rywalizacji na pozycji prawego skrzydła w Zabrzu. Dlatego nie jestem zdziwiony, że prezes Kmiecik z tak wielką determinacją walczył o pozyskanie tego gracza do swojego zespołu. Maurera, już ryzykuje. Zerowe pozycje. To był za kąt. Patryk Maurer, brawo. Nie, to zerowy kąt, ale Patryk Maurer, oni wiedzą nawet. I dogrywamy do Maurera, to nie, na Jan Bayer, na lewego, to oni. Morawski teraz na środku rozegrania się pojawił. Wiktor Kawka na drugiej stronie. On teraz będzie próbował dogranie właśnie do Kawki od Zadury. Kawka jeszcze do Morawskiego, znowu do Maurera. Zerowy kąt. Można? Można? Można, proszę pana. Identyczny rzut. Poczekał aż i wtedy nad garstkiem. Renosuke Tokuda po krótkim epizodzie w Bundeslidze powraca do Superligi. Prezes Kmiecik zagiął parol na reprezentanta Japonii i sprowadził go do Zabrza z Lubeki. Ja mam nieodparte wrażenie, że palce w tym transferze maczał także Patryk Lidiestrand, pod którego okiem Japończyk prezentował w Tarnowie niekonwencjonalną, bardzo widowiskową, a poza tym szalenie skuteczną piłkę ręczną. Warto pamiętać, że w sezonie 21-22 Tokuda był królem strzelców naszej Superligi. Uważam, że to bardzo ważny transfer, otwierający trenerowi Lijskiemu szerokie spektrum rozwiązań taktycznych w ataku pozycyjnym. Ponieważ Tokuda poza zagrożeniem rzutowym z dystansu dysponuje dobrym balansem ciała przy grze na zwodzie, znakomicie gra z kołem i bardzo skutecznie asystuje. To gracz o całkowicie odmiennej charakterystyce od gry Pawła Dudkowskiego, z którym będzie rywalizował na pozycji prawego rozegrania. Także Tokuda jest kolejną gwiazdą Superligi w talii Marcina Lijeskiego, zawodnikiem, który pozwoli trenerowi stosować arytmię gry, wprowadzając w odpowiednich momentach meczu zawodników o zupełnie innych charakterystykach gry. Gudjonsson idealnie wyprowadzony do sytuacji stuprocentowej. Tokuda, to jest właśnie jego bardzo... Taka akcja, zespołowa akcja drużyny Esperu Azoty Tarnów, gdzie piłkę troszeczkę szybciej puścili zawodnicy, kiedy był atak, kiedy było zagrożenie rzutem i natychmiast... No i już jest coś, z czego można zapamiętać tę drugą połowę spotkania finałowego. 11-29 Kniaziew i dobre wejście Tokudy. Jego czwarte trafienie, drugie z gry.
Zabrze opuściło dwóch podstawowych bramkarzy, jakimi w poprzednim sezonie byli Jakub Skrzyniarz i Martin Galia. Ale na tej pozycji w mojej ocenie Górnik nie straci na jakości. Ponieważ prezes Kmiecik zakontraktował na 3 lata medalistę Mistrzostw Świata z 2015 roku, 34-letniego olimpijczyka z Rio, Piotrka Wyszomirskiego, który przez ostatnie 10 lat grał w lidze węgierskiej i w lidze niemieckiej, i to w takich zespołach jak Pik Szeged czy Lemgo. Jest to wystarczająca rekomendacja, żeby uważać Wyszomirskiego za gwiazdę Superligi. Wyszomirski to klasowy bramkarz, który pod opieką nowego trenera bramkarzy w Zabrzu, jakim będzie Patryk Liljestrand, bez wątpienia będzie bardzo mocnym punktem zabrzańskiej defensywy i bardzo trudną przeszkodą dla rywali. Jak to się mówi w piłkarskim żargonie, Wyszomirskiemu żadnej ciemnoty się nie wciśnie. Wiek to wielki atut bramkarza, ponieważ oznacza rutynę i doświadczenie. Jeśli Piotrek w meczach z tymi bezpośrednimi rywalami w walce o medal Superligi będzie się prezentował w Superlidze tak jak w tym pamiętnym meczu Mistrzostw Europy reprezentacji Polski ze Szwedami, to rywalizacja o miejsce na podium w tym sezonie zapowiada się niezwykle interesująco. Wiesz co, moim zdaniem Piotrek odegra bardzo ważną rolę i chyba będzie to niebawem. Jakobson i Piotr Wyszomirski, nareszcie skuteczna akcja w bramce. W piątej minucie było 1-5, ale już teraz Wyszomirski, doskonała interwencja. Bieg za Jakobson, Wyszomirski, spektakularna interwencja. Piłka dla Szwedów, Petersen, błyskawiczne wznowienie, nie ma bramki. Piotr Wyszomirski, co za interwencja. Obronić piłkę Petersenowi w takiej sytuacji. Fantastycznie! Cztery w kontrataku, Jakobson, Ekdal, Duric i Petersen, Wyszomirski! Piotrek Wyszomirski! Fantastyczny mecz! I Falgren, Jakobson, Wyszomirski! Ekberg kontra Wyszomirski. I Wyszomirski! Niebywały mecz Piotrka! Czy to jest Wyszomirski? Nieprawdopodobne, co to się dzieje, Wyszomirski! Johan Jakobson i Wyszomirski! Cały czas ta sama akcja Szwedów. Falgren, Chrapkowski, nie daje mu się przetrzeć, teraz dał, ale Piotrek Wyszomirski! Co on wyprawia w tej bramce? Jeszcze daleko do końca. I Ekdal Duric, Piotr Wyszomirski! I... Tak, ja nie muszę nic Państwu mówić. Dwie bramki rzucili Szwedzi przez 11,5 minuty, bo w bramce mamy tego człowieka. Na 75% broni Piotr Wyszomirski. I Wyszomirski, a Wyszomirski mu bardzo odpowiada styl rzucania reprezentantów Szwecji. Nie mają na niego sposobu. Persson, Piotr Wyszomirski. Szwedzi dysponują wspaniałą obroną, ale nie mają sposobu na Piotra Wyszomirskiego. Proszę Państwa, 25 rzutów Szwedów, 17 obron Wyszomirskich. Pozycja bramkarza w Zabrzu w sezonie 2023 będzie najliczniej obsadzoną, ponieważ będzie tam występowało aż 4 zawodników. Jedynym, który ostał się z poprzedniego sezonu, jest Paweł Kazimierz. Ja jednak osobiście upatruję w sprowadzonym z Unii Tarnów Kasprze Liljestrandzie tego, który, mówiąc kolokwialnie, będzie deptał po piętach Piotra Wyszomirskiego. Patryk Liljestrand, który w Zabrzu od tego sezonu będzie pełnił funkcję trenera bramkarzy, konsekwentnie zabiera swojego syna tam, gdzie on dostaje pracę. Ja widzę w tym głęboki sens i widzę także stały progres w rozwoju 22-letniego Kaspra Liljestranda pod okiem swojego ojca. Także jestem przekonany, że w tym sezonie
Kasper Liestrand będzie grał na jeszcze wyższym poziomie niż to uczynił w barwach Unii Tarnów. Prezes Kmiecik i trener Marcin Lijewski nie boją się stawiać na polską młodzież. W tym sezonie być może szansę na debiut w Superlize dostanie bramkarz reprezentacji Polski juniorów, 17-letni Bartek Szczepanik, który jest wychowankiem zabrzańskiej Rokitnicy, a w barwach SMS-u Kielce zanotował już występy w tak młodym wieku w rozgrywkach pierwszoligowych. Także obsada bramki w sezonie 22-23 to będzie rutyna, doświadczenie, młodość, ambicja i bardzo młody talent. Interwencja Liestranda, rzucał Milewski, a Liestrand rewelacyjnie się zachowuje w ostatnich minutach. Po raz kolejny Kasper Liestrand kładł się w lewą stronę na krótki ruch, ale zostawił rękę. Bardzo dobra interwencja, bardzo mądra. Strand. No to bardzo dobra. No brawa dla Kaspra Liestranda, bo... Kasper Liestrand teraz około, uwaga, 40% w bramie. Mówiłem o tej fazie. Bardzo dobry Kaspra Liestranda. Który w tym momencie ma 40, zaraz będzie miał około 42% skuteczności. Trener Marcin Lijewski ma przed tym sezonem bardzo trudne zadanie. W stosunku do poprzedniego sezonu całkowicie rozsypał mu się środek obrony. Nie ma już w barwach Zabrza ani Bisa, ani Adamuszka, ani Gogoli. W ciągu najbliższych tygodni i wykorzystując mecze sparingowe musi znaleźć optymalne warianty personalne, które dadzą jakość defensywie jego zespołu. Ma do dyspozycji kilku silnych fizycznie graczy, takich jak Ilczenko, Kaczor, Dudkowski, Przytuła czy Wąsowski, którzy mogą grać na pozycji środkowych obrońców. Jednak podstawowe pytanie brzmi, jak długo będzie przebiegał proces adaptacji tych wybranych przez trenera zawodników na tych dwóch newralgicznych pozycjach. Z pewnością jednym z takich graczy, który będzie musiał udźwignąć ciężar gry w środku obrony, w tym centralnym sektorze, będzie sprowadzony ze Szczecina, grający także na obrocie, 25-letni Adam Wąsowski. To bardzo charakterny zawodnik, który nie ma bojaźni przed grą na kontakcie, co jest bardzo ważne
na pozycji środkowego obrońcy. I na podstawie analizy jego meczów z poprzedniego sezonu uważam, że ma niezbędną do gry w środku obrony podzielność uwagi. Między ustawieniem kołowego przeciwnika, tempem ruchu zawodnika atakującego z piłką i pozycją swojego kolegi, który gra po jego boku. Bo właściwe wnioskowanie własnych reakcji na podstawie tych trzech faktorów zewnętrznych, o których powiedziałem przed chwilą, decyduje o tym, czy ktoś ma predyspozycję do gry w centralnej strefie bloku defensywnego, czy ich nie ma. W mojej ocenie Adam Wąsowski ma takie predyspozycje i sam jestem ciekawy w duecie, z którym zawodnikiem będzie mu się najlepiej w Zabrzu współpracowało. Ja przeczytałem w mediach społecznościowych, że trener Marcin Lijewski widzi go przede wszystkim jako defensora w swoim zespole. Uważam, że trochę szkoda tak zaszufladkować tak młodego gracza, ponieważ Adam Wąsowski, funkcjonujący w zespole jako kompletny zawodnik, czyli i środkowy obrońca, i przechodzący płynnie do kontrataku obrotowy, otworzyłby w Zabrzu bardzo szerokie możliwości do szybkiej gry z kontrataku w drugie tempo. W tym czasie, kiedy nie ma czasu na zmiany. Także wydaje mi się, że przynajmniej powinno się w Zabrzu spróbować, żeby tego zawodnika wykorzystywać zarówno w ataku, jak i w obronie. Chociaż w Górniku grają dopiero od 3 miesięcy, to ich prawdziwą wartość zobaczymy dopiero w tym sezonie. Mam na myśli dwóch reprezentantów Ukrainy, którymi są lewoskrzydłowy Dmytro Artemenko i kołowy Dmytro Ilczenko, których prezes Kmiecik sprowadził w trybie awaryjnym w momencie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie. Już w końcówce drugiej rundy poprzedniego sezonu ci dwaj zawodnicy dali bardzo dużo jakości zespołowi z Zabrza i myślę, że po przepracowaniu tego całego okresu przygotowawczego przed tym sezonem ci dwaj zawodnicy w tej nowej konfiguracji personalnej Zabrza będą z pewnością wartością dodaną zespołu Marcina Lijewskiego. W mojej ocenie prezes Kmiecik przeprowadził transfery na medal. Teraz oczywiście wszystko jest w rękach trenerów Lijewskiego i Liljestranda. Ja nie mam złudzeń, że czeka ich szalenie trudne zadanie, ponieważ nie mają zbyt dużo czasu na stworzenie automatyzmów w zespole, w którym, przypominam, zadebiutuje aż 8 nowych graczy. Ja wiem z własnego doświadczenia, że taki proces wymaga znacznie dłuższego czasu niż te 6 tygodni, niecałe 6 tygodni, które zostały do, w tej chwili już 4 tygodnie do rozpoczęcia Superligi. Dlatego myślę, że w tej początkowej fazie pierwszej rundy rozgrywek
Kluczowym dla Zabrza będzie wystartowanie z dobrze funkcjonującą defensywą i zorganizowaną kontrą w pierwsze i drugie tempo, a dopiero w miarę rozgrywania kolejnych meczów w lidze i w pucharach stopniowy progres w taktycznych rozwiązaniach w ataku pozycyjnym. Wydaje mi się, że taka powinna być kolejność, bo żeby to wszystko wprowadzić naraz, trenerzy Lijewski i Liljestrand nie mają po prostu wystarczająco dużo czasu. W mojej ocenie Zabrze ma przed tym sezonem najsilniejszy kadrowo zespół od czasu, kiedy występuje w Superlidze. I jeśli ten zespół będą omijały kontuzje, to walka o medale w Superlidze będzie niezwykle zacięta. Na tym zakończę dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się.